trenujesz coś. No, rurę i na siłownię. O, to ty musisz mieć konkretne pośladki. Przepraszam, że tak mówię, wiesz, no chyba to są fakty, nie? Karabiny. Karabiny masz tam schowane? Mhm. Ja mam tylko jeden karabin schowany pomiędzy pośladkami, ale to, wiesz, działa. Najważniejsze, że się nie zadzisna. Rosyjskiej produkcji tak naprawdę można by powiedzieć. AK-47, niezawodny. Nie no, ale wiesz, lepsza snajperka, bo jak trafisz to inna roza. Nie. Ja wolę w seriach. Tak? No. Tak, wiesz, z jednym strzałem, co to za zabawa? No, ale masz pewność, że punkt, nie? Nawet seryjnie trafić. Jak... Ale uwierz mi, jak będzie trzeba, to trafię wszystko. Masz może Instagrama? Oh yes, daddy! Wiesz co, mam Snapchata. To może być Snapchat, masz mi poszli. Mogę ci podać? Możesz. A co jeżeli ja nie jestem taki prosty? No, przykro mi, bo chciałam ci powiedzieć, że mam 3%, nie wiem, kiedy mi padnie. Oh shit! Dobra, szybko! A lubisz być podduszana? Nie. A ja lubię. To się umówmy tak, że ty mnie będziesz, dobra? Dobra. Wielbię. Ja nosić spodnie. Nie, no nie, ja chcę nosić spodnie, ale raz na jakiś nie, czas, jak no przejmiesz kod... No, ja już przejęłam pałeczkę, więc już nie. Przejęłaś pałeczkę? Tak. Cieszy mnie to niezmiernie. No dobra, to słuchaj, dodałaś mnie? Tak. Dobrze. No, będziemy sobie pisać na Snapchacie i się może do końca wakacji uda spotkać. Lubisz starszych? Mhm. A ty lubisz kontrolować w związku, czy być kontrolowana? Kontrolować. Kontrolować? Mhm. To ja nie wiem, czy my się dogadamy, słuchaj. Też czuję, że tu będzie zgrzyt. Tak? Chyba, że ty mnie będziesz dominować jednego razu, a ja drugiego ciebie. No dobra. Dobra. Jak tam? Jakie masz plany na resztę wakacji? Żadne. Żadne? No. Czyli gdzieś tam w kalendarzyk możesz mnie sobie wpisać? Tak. To dobrze, bo słuchaj, no ja nie będę ukrywał. Atrakcyjna jesteś babeczka. 17 lat, więc też nie jest tak źle. No i ja, wiesz, będę robił sobie tripa po Polsce, więc mógłbym gdzieś tam przyjechać. Dobra. Jakby było trzeba. Dobrze. Spotkać się, jakieś jedzonko, coś. Wiesz, romantyczny Aha. zachód słońca razem. Dobra. A później wywiozę cię do lasu. Okej. Okay. What? Wiesz, że będzie romantyczny zachód słońca, jak pada deszcz cały czas. Ale to znajdziemy taki dzień, że nie będzie. A nawet jak będzie, to wynajmiemy hotel i puścimy na telewizorze zachód słońca. Plus muzyka sensualna. W następnym tygodniu w weekend będziesz wolna? No. No to podaj mi Instagrama, spiszemy się. Zobaczymy, który dzień ci bardziej pasuje i się możemy zobaczyć, spotkać razem. Chyba, że lubicie się dzielić, to zawsze mogę dwie przyjąć. Nie, mnie niestety nie będzie. Nie, ciebie nie będzie? Ale to wiesz, to na początku, jak miałaś na imię? Jeszcze raz, przepraszam, bo nie pamiętam. Dominika. Wiesz, to na początku Dominika musiałaby się zgodzić na drugą kobietę. Dobra, masz tam Instagrama. Dobrze, lecę, trzymaj się, spiszemy się i się zobaczymy. Mhm. Uj, co to było? Do nosa. Jezus, psikał mnie! Ona by wolała twoje naturalne, stary. Wątpię. Co ci na nasa? Utopiłaby się w ananasie. Uj! No, sorry. No, myślę, że ja by się... Weź ją tam utop. Myślę, że ona by była bardzo zadowolona z takiej kolei rzeczy. No, z nim? No. Tak. Jakby cię zalał po brzegi. Ale to wy nie, ze sobą kręcicie, czy nie? No właśnie nie, bo ma laskę. Ale jakby nie miał, to byś się na niego zrzuciła. No o dobra, ale dziewczyna nie ściana, można przesunąć, nie? No a czemu on jednak na miejscu jego laski byłbym teraz strasznie zazdrosny. No ja też. Chciałem napisać. W sumie ja też. To czemu ty nie masz czegoś takiego w sobie jak kobieca solidarność i mówisz, dobra, on jest przez nią zajęty, nie dotykam go. A ty mówisz o to, że. A ty mówisz, że jakby cię zalał, to byś była najszczęśliwsza na świecie. Chciałam tego, ja tylko potwierdziłam. Nawet nie znam tej laski, to wiem. This is cancer! Co ty gadasz w ogóle? My mężczyźni jesteśmy chyba zupełnie inni. Chcecie być tacy jak mężczyźni, w ogóle równouprawnienie? Nie, my mężczyźni mamy coś takiego jak braterstwo. Ja ziomalowi nigdy, mój ziomal jest z laską, nigdy nie podbijam do tej laski. Ona dla mnie ściana, a ty lasy byś podbiła chłopaka? To jest tak zwane kure... Dobra, weź, bo nie chcesz, normalnie masakra, nie? Masz jakąś szmatę?
Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek się podoba. Jeżeli tak, to postarajmy się dobić 2000 łapek w górę. I ostatnio pod filmami było mniej komentarzy i chciałbym, żebyście pisali te komentarze. Jeżeli wam coś nie podoba, jeżeli chcielibyście coś zmienić, jeżeli macie jakieś uwagi, piszcie w komentarze. Komentarze są dla was, sekcja komentarzy jest dla was. Ja to wszystko czytam, czasem odpisuję, a już teraz nie chcę przedłużać i zapraszam was dalej do oglądania. Dzień dobry, dobry wieczór. Wie pani, co się dzieje na tej aplikacji? Jakie tutaj są zbereźniki? Ile tutaj jest i pani pozwala swojej córce i jej przyjaciółce siedzieć tutaj i nie pilnować ich? Tutaj natknąć się na czy na jakiegoś co jest dużo łatwiej niż zrobić to na ulicy. Ja mam tylko pytanie, to co ty robisz na tej stronie? Ja już jestem dorosły, mam 21 lat, utrzymuję się samemu, mam swój mózg. Proszę? Ile masz lat? 21. Bo ja mam tyle samo. No ale mieszkasz nadal z mamą, ja już się utrzymuję samemu od 3 lat. A one mają te zbereźne myśli i w ogóle słowa do ciebie? No tutaj rzucały jakimiś niecenzuralnymi słowami, co by ze mną zrobiły. One w ogóle mają jakieś bardzo dziwne... Ja bym się zastanawiał, czy pani córka nie jest bi, bo ona mi przed chwilą proponowała trójkąt z koleżanką, więc... Kuzynką, o Jezu, to jeszcze kaziroctwo, to już w ogóle. Ale nie, inaczej. To co one mówią, to musisz tak brać przez taki sito, tak... Nie, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Znaczy ja wiem, że ja mogę być dla kobiet gdzieś tam... fajnym kąskiem, tak? 1,90 m, 21 lat, w miarę przystojny, wysportowany, mieszka już samemu, utrzymuje się sam, ma poukładane w głowie, zarabia pieniądze, więc ja zdaję sobie z tego sprawę, jaką mam wartość i jak kobiety na mnie patrzą. Natomiast no, muszę to samo wyczuć w kobiecie, a przepraszam, no ale pani córka i koleżanka tutaj, kuzynka, no, ciężko. Nad tym mentalem jeszcze trzeba popracować, trzeba jeszcze je odchować. Ogarnijcie się. Wie pani, trzeba czasem matczyną ręką przyłożyć, wmówić coś, wcisnąć do głowy, bo czasem słowem się nie da. Dokładnie, dokładnie. Ale uwierz mi na słowo. Już zostaw ten telefon, już się skup na swoim przyszłym kochanku mężu. Kochanek? No na początku kochanek, później mąż. Powiadasz, że to tak działa? No, a nie? Antoni, tej nie wierzę. Słuchaj, no tak jak się mówi, przez żołądek do serca, a tak w mojej gwarze jest raczej przez łóżko do serca, bo to też jest ważna sprawa. Ciekawa gwara, ciekawa. No, wiem, no ale słuchaj, seks jest ważny. No. Dobry seks napędza cię do działania, taka jest prawda. Fakt. Widzisz, ja mam wszystko rozkminione. No mnie zginiesz, tylko mówię, bądź dla mnie, opiekuj się mną, mów mi czułe słówka, a dostaniesz wszystko, co będziesz chciała na tacy. Mm-hmm. Chciałbym usłyszeć jakieś dobrze, zrobię to. Dobrze, tak będzie. Yes, sir. Dobrze, cieszy mnie to. No dobra, to słuchaj, napiszę do ciebie. Masz wolne w miarę wakacje? Sí, pero hablamos español. Nie, ale mam bardzo dobry poziom angielskiego. A hiszpańskiego uczyłem się przez 2 miesiące, więc no... What is the fucking good level? Pierpień w miarę wolny? Pira ze drzwi, no. Spotkamy się? Zobaczymy. Chcę usłyszeć coś innego. Tak, spotkamy się, tato. Dlaczego tato? Nie, no, nie musi być tato. Tak, spotkamy się. Dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Miło było cię poznać. Napiszę do ciebie wieczorkiem albo jutro. Do ilu lasek piszesz? Nie, do niewielu. Do niewielu. Okej. Okay. Ale przepraszam, czy ja ci wyglądam jakiegoś figofa? No dobra, może trochę jestem, ale takich autentycznie, które, z którymi mógłbym być, jest niewiele. Rozumiem. No, więc... Dobrze, zatem będę oczekiwała. Buziaki, trzymaj się. Buzi, pa.